Wiatr nami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach, w propieciach słodeszczych opala ty się. Orkiestra przygrywa sykocznego begina. To nie twoja finał, przepodrywa cię. Ta panna Krysia, panna Krysia, królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, pucio, pucio. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach, w propieciach słodecznych opala by się. A panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo. Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, bucio, bucio. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach,